że jest trochę zagmatwany ten świat. Że jakbym chciał wiedzieć, to wiesz, jakbyśmy tutaj wróżkę jeszcze z podstawą wyciągnąć z szklaną kulą. No ja bym, wiesz, no, plan jest, tylko żeby sił i pomysłów starczyło, żeby w tym roku wypuścić coś. Na pewno coś nowego wypuścimy. Czy to będzie w formie po prostu tak, żeby wiesz, ludzie usłyszeli, że 10 lat minęło i mamy coś do powiedzenia i że jesteśmy w stanie zrobić dobry, konkretny numer. Bo też takie odgrzewanie, wiesz, na siłę to jest całkowicie bez sensu i jakby jeszcze mielibyśmy nic, jakbyśmy mieli nagrać średniaka, to ja wiesz, to ja w ogóle się nie piszę na to i nie. Średniaka, jest taka aluzja do letniaka. Jakbyśmy mieli nagrać średniaka, to w ogóle się w to nie angażuje, nie przyniesie na to czasu. Wiesz, usiądziemy. Problem jest taki, że cały czas są projekty na głowie, wiesz co? To nie jest tak, że my od półtora roku kurwa leżymy do góry brzuchem i nic nie robimy i zapomnieliśmy jak się nawija, jak niektórzy nawet, nie? My cały czas coś robimy, nie? Jeździmy tu na koncerty, tu się załatwiamy, tu się nagrywamy jakiś płyt i pracujemy intensywnie nad swoimi rzeczami. Paweł pracuje nad swoją płytą z Maulatem, ja pracuję nad swoją zwłoką i to poświęcamy na to naprawdę dużo czasu, bo jakby chcemy znowu, żeby to było poziom wyższy, żeby to było coś lepszego, żeby to fajnie brzmiało, żeby były jakieś rzeczy nowe. Mówię, chociaż singiel chcielibyśmy puścić w tym roku i plan z takich mało może ambitnych, ale dla słuchaczy ważnych, z tego co wiem, bo już parę osób pytało i jakby jest ten temat poruszany, to wstawimy pierwszą płytę Płomienia, no tak wiesz, żeby była po prostu na półce, żebyście mogli ją zamówić od nas ze strony czy za czymś, będzie się dystrybucja cokolwiek, ale no wiesz, nie, jeszcze płytę na Allegro się sprzedaje za 340 zł, no to jest dziwne, nie? Znaczy fajnie, miło dla nas też, nie? Czy ta kość to ma taką wartość, ale wiesz, fajnie, że będą mówić, że są mogli ją kupić, no bo ja rozumiem, że ktoś może nie chcesz za 400 zł, wiesz, na płytę, nie? To jest droga płyta. Mogła być złota. I tyle. To z takich rzeczy aktualnych. Różnica między nami jest niewielka, niestety. Nić porozumienia pękła, co? Co ty odejdziesz, że się zmieniłem? Różnica jak żyję, jak żyłem. Mówisz, że na pewno byłem wychowany w pewnym domu. Mieszkanie od 21 lat bez remontu. Mówisz, że wychowany w rodzinie w szczęściu. Ostatni raz ojca widziałem w wieku lat 5. Szczęście, dzieciństwo, pół na pół. Mama wszystko by dla mnie dała, a ojciec łup. Są urodziny, czekanie na telefon. Dziecko nie pojmie, że ojciec jest inną kobietą. Nie pojmie, jak można zapomnieć o urodzinach imienina gwiazdce. Spać spokojnie, zapaść głęboki sen. Czy nie obudzisz marzeń jak ten? Każdy może wyjść na ludzi. Sam nie wiesz, czy dokładnie jest prawda. Pewien siebie jak trzeba lecieć do światła. Obraz w głowie budujesz na domysłach i się nie domyślasz, że prawda jest przykra. Sam nie wiesz, czy dokładnie jest prawda. Pewien siebie jak trzeba lecieć do światła. Obraz w głowie budujesz na domysłach i się nie domyślasz, że prawda jest przykra. Opcja jest tak. No tak, już tam wspominałem gdzieś to. Płomień 81. Jest to, nie traktujemy tego jako linii odzieżowej, bardziej jako dodatek do naszej muzyki, do naszych płyt. Ludzie, którzy chcą się, nie wiem, czy tam identyfikować z nami, z muzyką, którą słuchają, jeśli im się to podoba. Będzie wznowienie, na pewno puściliśmy jakąś tam serię limitowaną w zeszłym roku, też było w zeszłym roku. Płomienia koszulek, które, jak wiem z osób też dobrze się sprzedały. To sami zaobserwowaliśmy to, więc spoko, dziękujemy wszystkim, którzy kupili je. Coś będzie, tak jak mówię, też taki smaczek na 10 lat. Na pewno będzie, bawełna będzie związana z 10-leciem i będzie takoś zaznaczone. To jest jedna rzecz, która, mówię, jest dodatkiem. A z rzeczy, na której się skupiam, to równolegle będzie właśnie z moją płytą, którą w tym momencie mogę już na 99% zapytać na wrzesień. Będzie bardzo stricte powiązane z nazwą płyty, z nowym pomysłem na, no ogólnie na pewną rzecz. Będzie połączona z moją limitowaną, no brandem limitowanym już, który mówię, będzie normalnie miał swoją nazwę i tak dalej. Nie będzie jakimś takim cichociemnym dodatkiem, że jest biała koszulka i okej. Okay. Ja już mówię, będziemy robić fajne rzeczy, niedużo, nie jakoś niesamowitej ilości, nie interesuje nas to, wiesz, jak gadałem sobie z moim człowiekiem, który będzie odrobić, jest opcja. Jak chcesz się napić piwa, to możesz napić się piwa, które możesz dostać na całym świecie, z puszki jest jakieś średnie, nie? Mówię na przykład o jakimś moim mainstreamowym browarze, ale my chcemy dotrzeć do stary, mimo smak na dobre naprawdę piwo, z mikrobrowarków, w zajebistym smaku, w zajebistej jakości. Siadasz i pijesz, wiesz co, robimy litowaną, bardzo dobrą bawełnę, barwioną, dużo kolorów, będzie naszywek,
pompek roweru, w ogóle czytać wygałaczki, naklejki i trzy czapki do wszystkiego. Myślę, fajnie, śmiechy wiadomo, ale chcemy zwrócić na to uwagę, bo moim zdaniem jest troszeczkę w odzieży polskiej wpadła opcja taka, żeby tłuc na ilość. Wiesz, ja rozumiem ludzi, no okej, okay, już pewien ten pułap i nie chcę im się bawić w to, żeby siedzieć nad tym, czy tu ma być skórzana rozszywka, a tutaj jeszcze jakiś fajny, kurczę, nie wiem, metalowy bajerek, nie? A jeszcze z tyłu hafta, z przodu usika, no rozumiem, że nic, ale ja na to mam zajawkę. Nie nastawiam się na to, że chcę otworzyć hurtownię i gonić to, wiesz, ciężarówkami. Mówię, chcę robić małe, fajne, emitowane serie, żeby ludzie się identyfikowali z tym i żeby po trzech praniach nie odpadło i blokło na przykład. To na to stawiam.